tym odcinku naszego programu dowiemy się, co to jest nadsterowność i podsterowność oraz jak zachowywać się w trakcie niebezpiecznych sytuacji podczas jazdy samochodem. Zapraszamy do oglądania. Bardzo często podczas kierowania pojazdem samochody wpadają w nadsterowność lub podsterowność. Nadsterowność występuje wtedy, kiedy uślizg mamy kół tylnych, natomiast kiedy mamy uślizg kół przednich, występuje wtedy podsterowność. Coraz to więcej samochodów jest wyposażonych w różne systemy bezpieczeństwa czynnego, natomiast bardzo mało kierujących tymi pojazdami bierze i przechodzi takie szkolenia w ODTJ-a, gdzie może nabyć umiejętności w posługiwaniu się tymi urządzeniami, które naszpikowane są bardzo często nowe samochody. Bo to, że samochód posiada różne systemy bezpieczeństwa czynnego, to jest jeden z elementów, natomiast kiedy nie ma współdziałania kierującego i elementów systemów, czyli komputera i pojazdu, wiele efektów z tego wszystkiego nie będzie. Natomiast jeśli będzie współpraca między kierującym i urządzeniami, które jest wyposażony pojazd, czyli krótko mówiąc, każdy kierujący będzie umiał się zachować, wtedy ten samochód ani nie będzie wpadał w podsterowność, ani w nadsterowność i będzie przede wszystkim bezpiecznie się jeździło i będzie większe bezpieczeństwo również na drogę. Podsterowność bardzo często występuje, kiedy jedziemy z bardzo dużą prędkością i gwałtownie chcemy wykonać manewr skrętu w prawo lub w lewo, wtedy koła kierowane nie idą, czyli nie jadą po torze, który my byśmy sobie chcieli, natomiast idą siły bezwładności czy prawa fizyki. Działają na ten samochód, że zostaje samochód wyrzucony na zewnątrz łuku czy drogi, no i wtedy to się bardzo często kończy w rowie. Bardzo wiele osób powinno korzystać z ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie w sposób bezpieczny i przede wszystkim pod okiem fachowców może nabyć umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowej koordynacji ruchów kierownicą. Tak samo podczas, kiedy występują bardzo ekstremalne warunki, na płycie poślizgowej mamy takie właśnie możliwość stworzenia takich warunków. Zachowanie pojazdu w sposób bezpieczny można nauczyć się wychodzenia z poślizgu czy reagowania w sposób bezpieczny na różne sytuacje drogowe, które mogą nam się przydarzyć podczas normalnego prowadzenia w warunkach zimowych czy jesiennych, kiedy na przykład występuje awaryjne hamowanie. Także zachęcamy, zapraszamy na ćwiczenia, na wykupowanie w ramach prezentów, voucherów do szkolenia sobie techniki kierowania pojazdem.